Dobrze mnie widać? Dzień dobry kochani, z tej strony Zuza i dzisiaj przychodzę do Was z Hole. Hole będzie ze stronki Lovely Wholesale. Wybrałam sobie cztery rzeczy i słuchajcie, dlaczego w ogóle przystąpiłam do tego? Przystąpiłam do tej współpracy dlatego, że na tej stronce rzeczy są dla takich bardzo kształtnych, krągłych, seksownych kobiet. Rzeczy na tej stronie właśnie są bardzo takie podkreślające kobiece kształty i te kroje ubrań są zupełnie inne, no przynajmniej tak mi się wydawało przeglądając tę stronę. Dlatego też zdecydowałam się, że wypróbuję na sobie, bo ja właśnie do takich kobiet należę i czasami ciężko jest znaleźć w sieciówkach rzeczy, które byłyby dobrze na mnie skrojone. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że większość rzeczy po prostu jakoś dziwnie na mnie leży i wydaje mi się, że jestem niewymiarowa. Bo po prostu mam kształty. I w Stanach na przykład już jest to bardzo popularne, że ubrania są szyte właśnie na kształty. A u nas ubrania są szyte na niekształty. Na bezkształty. No, dlatego właśnie zamówiłam kilka rzeczy i podzielę się swoimi refleksjami, no i przymierze i tak dalej, i tak dalej. Generalnie no to ta stronka trochę się różni od tych wszystkich azjatyckich na przykład stronek i te ciuchy są inne, ale dobra, nie będę już przedłużać. No i przechodzimy do oglądania, znaczy do holu. Pierwszą rzeczą, którą zamówiłam, jest koszulka. Jest to zwykła biały t-shirt z napisem Baby Girl. I to jest taki napis jak graffiti, jak wrzuty. I o, koszulka wygląda w ten sposób. I ogólnie to co? Na druk widać, że jest taki bardzo porządny i bardzo gruby. Na pewno on nie zejdzie w praniu, jest to bardzo dobra jakość. Natomiast krój. Krój jest ok, jest troszeczkę taka obcisła, ale dobra, to jeszcze możemy przeżyć. Natomiast do czego się muszę niestety przyczepić, to do materiału. Materiał tej koszulki to jest bardzo sztuczny, jest najsztuczniejszy materiał, jaki jesteście sobie w stanie wyobrazić, jakbyście normalnie roztopili plastik i zrobili z niego koszulkę. Tak. To jest najlepszy istniejący materiał. I naprawdę ja już wolę takie szmaciane te materiały, takie jak dostajemy z AliExpress, jeżeli kupujemy rzecz powiedzmy za 2-3 dolary. I ten materiał jest przyjemniejszy niż ten. Natomiast ten sam wygląd koszulki, ok, fajnie, podoba mi się sobie w tej koszulce, całkiem spoko to wygląda. Natomiast, no nie, jeszcze jak teraz mamy 30 stopni, to w tym po prostu ja myślę, że to by się roztopiło na mnie i... No ale, ok. Na chwilę można założyć. Albo, no nie wiem, nie wiem, no po prostu na zimniejsze dni może wtedy ten materiał ma rację bytu. Trochę inny materiał i tu będzie set, który już nosiłam i który mi się podoba. A mamcia mówi, że to jest jakby dla gracza koszykówki. To jest taka koszulka czerwona. Ja ją sobie związałam, normalnie nie jest związana. Na środku ma guziczki. Aha, ja w ogóle wszystkie jeszcze zamawiałam w rozmiarze L. I no i tak jak widzicie, rozmiar jest na mnie ok. Tamtej koszulki, no i tego też. I to jest właśnie taka koszuleczka z napisem Savage. I do tego spodenki, no które tak w sumie nawet leżą na mnie ok. Natomiast no, na modelkach na stronie oczywiście leżą mu lepiej, ale no ja nie mam niestety takiego wcięcia w talii. Ale mają fajną długość te spodenki i nie odsłaniają tej najgorszej części ud, czyli tego, czego nie lubimy, także są fajne. Bardziej noszę bluzkę, bo bardziej mi się po prostu podoba spodenki, to tak po domu czy jako piżamę. Natomiast, znaczy wyszłam w nich na przykład na spacer z psem, więc... nie powiem, że to jest typowo piżamowa rzecz. Natomiast koszulka mi się dużo bardziej podoba i po prostu pasuje do większej ilości rzeczy. Więc z tego jestem naprawdę bardzo zadowolona. Fajna rzecz. Podoba mi się taki amerykański basketbolowy styl. Okej. Kolejna rzecz to jest, kurczę, takie rozczarowanie. To jest taka porażka.
coś tam dziewczyny krzyczą. Jest taka porażka po prostu. W sensie, ja jestem okropnie zła. Bo mam tak jakby dwa mieszane uczucia, tak totalnie. Jedno to jest ekscytacja, a drugie to jest zawiedzenie. Pytacie się, jak to jest możliwe. Jest. Chodzi mi o to, że zamówiłam spodnie, które miały być neonowo-zielone, bo były w różnych szalonych kolorach. I okej, się najarałam na taki neonowy kolor, bo mam straszną teraz fazę na takie neonowe kolory. Strasznie mi się to podoba i stwierdziłam, że wow, to będzie coś, to będzie takie wow, żarówkowe spodnie. Natomiast spodnie przy kolorze... W kolorze... No gorsze już nie mogły przyjść kolorze niż ten. Naprawdę, ja już bym zaakceptowała każdy kolor. Zaakceptowałabym pomarańczowy, różowy, różowe by były też w porządku, nie wiem, biały. Kurczę, każdy kolor, ale nie ten żółty. Znaczy, nie to, że mam coś do żółtego, natomiast na spodniach ten żółty kolor, może jakbym była murzynką, może to by fajnie wyglądało, natomiast kurde, ale krój tych spodni, to jak one są skrojone, to jest coś fantastycznego, to są pierwsze spodnie, które są na mnie dobrze skrojone, te wszystkie spodnie z sieciówek po prostu na mnie leżą źle, podkreślają mi to, czego nie powinny, kompletnie nie są w ogóle zrobione na moją figurę, nieważne, czy są medium waist, high waist, no nie wyglądają na mnie i nienawidzę kupować spodnie w sieciówkach. Natomiast te mają tak fajny stan, tak fajny krój, który podkreśla moje kształty, nawet robi mi biodra, bym powiedziała, gdzie zależy mi na tym i podoba mi się, jeżeli spodnie mi robią biodra i nie jestem wtedy taka płaska, w sensie taka prosta, tylko wtedy robią mi się takie kształty. Fajnie też no, leżą z tyłu i tak dalej, mają ekstra przetarcie, ekstra nogawkę zakończoną. Bardzo fajny materiał, jest rozciągliwy, jest mięciutki, jest przyjemny. Trochę są na mnie za duże, ale zawsze można ścisnąć paskiem. No i sobie wymyśliłam, słuchajcie, że sobie je pofarbuję na czarno i kupiłam dwa czarne barwniki, więc będę to po tym filmie robić. Więc jak jesteście ciekawi, jak wyjdzie, to zapraszam Was na mojego TikToka. Arbuzek Zuzek, tam będę postować. Na pewno, czy mi to wyjdzie, czy nie. W ogóle na TikToka zapraszam, bo na TikToku teraz dużo się udzielam i nagrywam. Kurczę, ten TikTok nawet dla mnie się zrobił lepszy niż YouTube. Niestety na YouTubie już nie ma takich zasięgów. Dobra, w każdym razie będę to farbować i mam nadzieję, że uratuję te spodnie tym, że właśnie je pofarbuję na czarno i będą super spodniami i będą pewnie moimi ulubionymi spodniami. Jeżeli to się uda, jeżeli nie, no to pewnie z tego tak obrzydliwy kolor, że już nic się nie da z tym zrobić. Nieważne, w każdym razie krój spodni jest amazing, ja wszystkim polecam, zobaczcie sobie inne kolory, białe na przykład, no biały no miodzik na lato. Ostatnia rzecz, że mam też, kurczę, jestem zawiedziona, bo to miała być piżama i tak sobie pomyślałam, jak oglądałam na stronie, hej, jakie to jest cute, jest urocze, ładne, różowe, czyli w moim ulubionym kolorze. Cekinowy w nas już w ogóle dziunia, lalunia. No natomiast tak. To jest góra. Koszulka. Jest trochę taka ciasnawa, ale dobra, to jeszcze wszystko da się przeżyć. No ma tutaj takiego króliczka, w ogóle to jest napisane Playboy. Nie przyczaiłam tego. No dobra. Nie będzie, że Playboy. Ale słuchajcie, no, no jako piżama tam by mogło być, prawda? Krój to jest jedno, tej piżamy i tych spodni, które po prostu są wielkie. Koszulka jest mała, a spodnie są wielkie, jakbym, nie wiem, spodnie to były 44, a góry 38, no, no tak bym to oceniła. I są strasznie w ogóle długie, ja myślałam, że będą krótsze, no. Ale dobra, to co ten krój to jeszcze, no piżama to piżama, tam jak mnie nikt nie ogląda, jak śpię, to mogę tak spać. W tej piżamie jest taki, że to jest naprawdę nie piżamowy materiał. To jest ten sam najgorszy materiał, co ta pierwsza rzecz. Czyli ten sztuczny, nieoddychający, okropny, opuszczający plastikowy materiał. I ja nie wiem, jak można w tym spać. To jest katorga by była spanie w tym, żebym wolała spać nago. Także... No niestety, no nie wiem, co z tym fantem zrobić. No i to leży na mnie tak, jak widzicie, że leży, więc szału naprawdę nie ma.
No i tutaj troszeczkę się zawiodła. Moje podsumowania na temat stronki są takie, że no idzie tam dostać fajnie skrojone ciuszki na krągłe dziewuszki. Bang! Ale trzeba uważać. Polecałabym spodnie, polecałabym te właśnie takie komplety. Ale no właśnie, czytać jaki jest materiał. Następnym razem po prostu będę czytać jaki jest skład tych ubrań. No to wtedy będę wiedzieć co zamawiam. Po prostu trzeba się wczytać, zobaczyć, poglądać zdjęcia. No i wtedy nie zamawiać tak mocno w ciemno jak ja zrobiłam. Jak zrobiłam te zakupy tak pyk, 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 pyk. No, to pierwsze rzeczy, które mi wpadły w oko. No i dlatego takie są moje odczucia. Natomiast sam koncept tego, że właśnie te ciuchy są tak fajnie skrojone i są one takie kobietki bardziej krąglejsze, bardzo mi się podoba. Bo mówię, takich spodni bym w życiu nie znalazłam, pomijając ich kolor, który zaraz zmienię i mam nadzieję, że będę je nosić i będę szczęśliwa. No dobrze, to by było wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. A jeszcze mam na Was zniżkę, która będzie pod spodem, więc możecie wbić na stronę i użyć sobie mojego kodu, który jest w opisie. Żegnam się z Wami, dziękuję za oglądanie. Buziaczki! I jeszcze raz na TikToka zapraszam. I na Instagrama. Na Instagrama też.